Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A to i oczywiście Skyrim. Tak więc, dzisiaj wracamy do kaplicy Azury. Naprawiamy gwiazdę. I miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić bez problemów z brakiem baterii w łabadżaku. Jeśli będą problemy, to trudno, jakoś sobie poradzimy. Będą się po prostu wczytywać, zanim się tam dostałem do wnętrza gwiazdy. Właśnie taki delikatny spoilerek, właśnie zarzucę tak, weźmy do wnętrza tego kamienia dusz. No, a jeśli wystarczy, to wiecie, spokojnie wykonujemy wszystko i tyle. Ponieważ żyję w cieniu mądrości Azury, jej światłość mnie chroni, jej mądrość mnie wspiera. I właśnie, jeśli kogoś jeszcze zastanawia, czemu wybrałem Azurę, a nie czarną gwiazdę? Jak mówiłem, czarna gwiazda może zbierać tylko duszę ludzi i innych tym, powiedzmy, ludziopodobnych. To pierwsza sprawa, a druga, nie czułbym się w porządku. Jesteś po prostu z tym wszystkim. Stworzeniami prowadzonymi no. I ostatnia w sumie sprawa jest też taka, że no, Azura jest jednym z nielicznych dedycznych książąt, który nie jest uznawany za złe, no to po co mam jeszcze jej przeszkadzać? Gwiazda Azury! Wiedziałam, że pani Zmierzchu nie przysłała cię bez powodu. Oddaj mi ją, poproszę Azurę o oczyszczenie gwiazdy, by odzyskała swój dawny blask. Okej. Złączy się z Azurą. Azuro, matko róż, bogini świtu i zmierzchu. Twój wybrany czempion zwrócił ci gwiazdę. Sama chcę z tobą porozmawiać. Ułóż dłoń na ołtarzu, a usłyszysz jej głos. Możemy pogadać z witaj, śmiertelna istoto. Korzystając z mojego przewodnictwa, udało ci się przejść przez zasłonę zmierzchu i ocalić moją gwiazdę przed Malinem Varenem. Lecz jego dusza wciąż kryje się gdzieś wewnątrz, chroniona przez zaklęcia. Dopóki nie zostanie ona zniszczona, mój artefakt będzie dla ciebie bezużyteczny. No, jak zwykle. Ostatecznie gwiazda pogrąży się z powrotem w mojej krainie. Przyjmie ją próżnie otchłani. Obawiam się jednak, że nie masz tych 100 albo i więcej lat potrzebnych, by tego doczekać. Nie. Pozostała już tylko jedna możliwość. Wyślę cię do wnętrza gwiazdy. Wygnasz stamtąd duszę Malina. Daj mi znać, gdy będziesz gotowa, śmiertelna istoto. Dobrze. Zapis. No i niestety idziemy. Masz dość determinacji, by wkroczyć teraz do gwiazdy i unicestwić duszę Malina Varena? Oczywiście, że tak. Nie trać wiary, śmiertelna istoto. Będę nad tobą czuwać. No super, super, to czuwaj. Moi uczniowie przysyłają mi świeżą duszyczkę. Dobrze, zdążyłem już zgłodnieć. Zaraz, coś mi w tobie nie pasuje. No, masz łabadżak na przykład? Kimże jesteś, by stawiać mi czoła? Przekroczyłem granicę śmiertelności. Splunąłem w twarz Dedrom. Teraz to moja kraina. Zbyt dużo poświęciłem, by dać ją sobie odebrać. No, no przyznaj się, dosyć ładnie to wygląda. Jestem władcą łabadżaka. Teraz tylko... muszę mieć nadzieję na to, że w sumie łabadżak w końcu go dobije. Dobra. Nie w ten sposób. Gwiazda może się już oczyścić. Nie martw się, śmiertelna istoto. Odeślę cię z powrotem, nim ulegniesz oczyszczeniu. Dobra, fajnie, tylko mógłbyś się pośpieszyć, by tak to bym się dać mikstury uzdrowienia, żeby mnie nie zabili. Gwiazda znów jest taka jak wcześniej, a dusza Malina pogrążyła się w otchłani. Dobra robota, śmiertelna istoto. A, dziękuję, dziękuję.
jak zostało przewidziane, możesz korzystać z mej gwiazdy w sposób, jaki uznasz za stosowny. Dziękuję bardzo. Bywaj, śmiertelna istoto. Wiedz, że Azura strzec będzie w zmierzchu nici twego losu. I się udało. Dobra, teraz tylko standardowo trzeba zostawić jakieś śmieci. W tym wypadku żelazne sztylety, w sumie co innego. No dobra, i może to. Na zakończenie jeszcze tylko warto z nią pogadać. Podczas twojego pobytu w gwieździe, Azura obdarowała mnie wizją. Jak twierdziła, ostatnią. Od ucieczki z Morrowind zawsze mogłam liczyć na Azurę. Teraz nie wiem, co mam począć. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, będę zaszczycona, mogąc ci towarzyszyć, strażniku gwiazdy. Miałabym cel w życiu. Niech zmierzch nad tobą czuwa, strażniku. No. Do następnego, strażniku. W ten sposób mamy nowego towarzysza na jakieś tam inne sytuacje. I w sumie, skoro mamy gwiazdę, to jeszcze na zakończenie tylko w sumie tego rozdziału odwiedzę starego znajomego, kupca w Rzecznej Puszczy. Sprzedałbym potem parę tam, wiecie, śmieci jemu, Kowalowi i w ogóle. Po czym ruszamy pomału w stronę Wysokiego Hrodgaru, zwanego Gardłem Świata, i w ogóle nie chcę się tam włamywać. Ojejośka, znowu. Czemu ta szybka podróż zawsze musi być w tak głupi sposób zrobiona? Powiem szczerze, spodziewałem się, że będą większe problemy z tym, żeby wejść do tej gwiazdy i w ogóle. Nie, ale nie żartuję, serio. Zazwyczaj to robiłem dużo później i kojarzyłem, że to jest większy problem, żeby pokonać tego gościa. Nareszcie szpon jest tam, gdzie powinien być. Aby co masz na sprzedaż? Tego, trochę tamtego. No to fajnie, ale słuchaj, goście, tu przylazłem z dosyć ciekawą ofertą. Mam dla ciebie stalowy miecz. No i parę też innych rzeczy, chociaż nie ukrywam. Może to się okazać przydatne w jakiejś sytuacji, kiedy daję na to wypolowane jakiegoś smoka czy coś, żeby dać towarzyszowi, więc kostur iskier jeszcze pozwól, że sobie zostawię. No ale mam natomiast kolekcję butów nekromantycznych. Oczywiście. Trochę butów kupca, maga. Parę czarnych kapturów, futrzane buty. Jeszcze więcej kapturów nekromanty, czapkę, no rozumiesz. Nagromadziłem sporą kolekcję ubranek. No jesteś moim najlepszym kumplem, więc wiem, że ty je przyjmiesz i dasz mi za nie uczciwą cenę. Więc, no wiesz, tak po znajomości masz, tutaj ciesz się. I czy mam coś takiego dla ciebie? No szklane kielichy, szklane talerze, nóż. No i wiesz, no chciałbym ci dać więcej, ale no, tak naprawdę nie mam już nic lepszego. Do następnego razu! Swoją drogą, kiedy zdobyłem 3 klejnoty dusz z drobnymi duszami? Nie wiem, ale łabaczak może nieźle się nasycić tym. No i jest dobrze. Super. W takim też wypadku w sumie następna droga to będzie już Wysoki Hrodgar. No chyba, że zrobimy coś innego, chociaż powiem szczerze, na razie mógłby tylko to zrobić, ale no nie ukrywam, chciałbym kupić na drodze głosu. Po prostu, wiecie, trochę wątku głównego, ewentualnie jakieś inne rzeczy. Jeśli oczywiście będzie coś, co tam stwierdzę, że chciałbym szybko zrobić czy coś, to owszem, pójdę się tym zajmę, ale no, na razie idziemy do Siwobrodych. Tylko to, tak, trzeba znaleźć... wybaczcie za to. Trzeba znaleźć ścieżkę prawidłową. Okej, dobra. W takim razie idziemy od Helgen. Miasta, które zostało mocno zniszczone już i w ogóle... patrzcie, miecz ze smoczej kości. Nie ukrywam, bardzo fajna broń, zawsze można powiedzieć, że moim jednym z głównych celów było pozyskanie tego. Ale nie liczę postacie, wśród moich postaci ogólnie, dożyły momentu, kiedy są w stanie władać taką bronią.
rozumiecie, niskie poziomy, mało rozwoju kowalstwa i tak dalej. Oczywiście, domownicy przybyli. Ale wracając. Jednak z moich przygód w Skyrimie, jak widać, niezbyt udanych, po tym co mówiłem, pamiętam jednego wyjątkowo potężnego Norda, którego kiedyś stworzyłem. Chyba to była pierwsza postać, która w ogóle w historii wszystkich postaci, które miałem, właśnie sięgnęła już po moc smoczej kości. Oj. Byłem bliski ukończenia gry, dopóki mi zapisanie wyrzuciło. I tak sądzę, że byłem bliski ukończenia wątku głównego. Trochę to na pewno zrobiłem. No i jak mówię, moja postać była takim dobrym kowalem. Co prawda nie była zbyt dobra w niczym innym, ale no. Jako, że była dobrym kowalem, to... zdobyłem miecz za smoczej kości. To było... jeśli się nie mylę... żeby teraz wiedział, na którym to było poziomie. Nie, no mniejsza o to, na którym konkretnie mogę powiedzieć tyle, że było to znacznie wcześniej, niż gra przewiduje, by spotkać smoczą kość. No, i ogólnie jak to zdobyłem, pamiętam ten moment, kiedy po prostu pierwszy raz chyba w Skyrimie czułem się, że to ja mam przewagę nad wrogiem, a nie wróg nade mną. No owszem, wiem, że tam po prostu prawdopodobnie całkowicie nieoptymalnie podchodziłem do gry i w ogóle. Ale nie ukrywam, w Skyrima tak naprawdę grałem na poważnie, żeby nie było. Na poważnie mam na myśli nie tak, że po prostu włączyłem Skyrim, ale się nie skupiałem na niczym. Czemu włączyłem go dla wspominek na chwilkę i potem wyłączyłem znowu. Ja, idę w ogóle dobrze? Tak, dobrze. No. To jeszcze było z takiego, no, młodzika. No powiedzmy, nie wiem. Nie wiem ile lat tak naprawdę, no ale niewiele. Od lat poluję i łowię ryby w tych... Rozejrzyj się. Zobaczmy, czy ma coś w ogóle ciekawego. Nie wiem, czemu niektóre są po angielsku, ale nic ciekawego nie ma, więc pa. W porządku. No to wracając. Więc dlatego mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że wtedy jeszcze nie potrafiłem na poważnie grać w takie gry jak Skyrim w ogóle. A potem, jak mówiłem, już byłem bardziej dojrzały, odpowiednio przygotowany na granie w grę. To wtedy już to było na zasadzie bardziej, że wchodziłem do Skyrima. Pogram 15 minut, stwierdzam, że nie, jakoś tak nie czuję tej weny. Kasowałem postać. Za kilka miesięcy gram nową postacią i tyle. Oczywiście, że 15 minut, żeby nie było, to jest nie aż tak dosłownie, bo tam zazwyczaj spędzam trochę więcej. No ale i tak strasznie krótko. No a teraz proszę, mam tu postać, która nie dosyć, że staram się mu tylko na poważnie, to jeszcze jest wyzwaniem. U, kogo my tu mamy? Muszę dostarczyć ważne przesyłki, nie mam czasu na rozmowy. Kupiec. Aj, w sumie, legendarna postać. Nie byś się nie udał, ciak cię wytropi. Jakie aż niepokojące. Żeby nie było, wiem co mówię. Raz byłem w Gildii Złodziei. To nie wiem jakim cudem, ale właśnie w nawet kwaterach głównych Gildii Złodziei był. Dobra. Łapka duszna wilka. Tak to powinno wyglądać. W sumie niedługo mogę też pożegnać się już z Lidią czy coś, bo w sumie łapaczek powinien wymagać aż tyle uwagi w najbliższym czasie. Ja jak nic muszę zainwestować sobie w coś, co zmniejszy mi koszt rzucania pułapki dłuż, bo na obecny moment to nie jestem w stanie. No i właśnie mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki problem, że właśnie towarzysza noszę ze sobą. Ale jednak, moim zdaniem to jest bardziej... powiedzmy, uczciwy sposób gry. Że gram po swojemu. I skoro ja nie mogę korzystać z broni i tak dalej, to chociaż towarzysza będę miał, który po części będzie się tym szczycił. Nie, żeby nie było, nie mam zamiaru jej, no nie wiem, tworzyć broni jakości właśnie smocza kość, ulepszonej najlepszym zaklęciem, jaki istnieje w ogóle. Przynajmniej jeszcze nie teraz, żeby nie było. Z czasem może i coś takiego będzie, ale no. Jak mówiłem, towarzysz będzie po prostu pomagać, a nie być w sumie zastępcą mnie w tej kwestii. O, model w słoiku. To do ognia, sole mrozu. Inne składniki alchemiczne. Fajne rzeczy, nie ukrywam.
O, jeszcze roślinki. Tu alchemiczny. Gdybym się lepiej przygotował na to wszystko, to bym teraz mógł sobie pomieszać jakieś mikstury, które, no nie wiem, zrewolucjonizują mój sposób grania w grę czy coś, ale nie no. Jak zwykle się nie przygotowałem i nie pamiętam niczego z porządnych recept alchemicznych. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Nie, fajnie by było, gdybyśmy, powiedzmy sobie szczerze, odkryli jakiegoś smoka po drodze. Wiem, że się zgubiła. Albo właśnie wracając. Jak znaleźć smoka, strzelić do niego z łobodżaka parę razy, zdobyć smoczą duszę, smocze łuski i kości na później. Fajna rzecz. Ale niestety, jak widzicie, niebiosa są czyste. Aj, no cóż. Nie można mieć wszystkiego. W takim też wypadku skupmy się może na tym, co jest bardziej realne, typu właśnie dostanie się na wysoki Hrodgar. Tam, jak się nazywa to miejsce, gdzie są właśnie siwobrodzi. Ewentualnie pokonanie przeciwników, którzy na drodze będą stać. Ale nie ogarnię, czym zbieram tak dużo za jednym razem. Powiem wam szczerze, żeby nie było. To będzie chyba jeden z nielicznych razy, kiedy dosłownie, jak równy z równym, będę mógł walczyć z pewnym oponentem, który czeka nas tam. Zazwyczaj nie ukrywając, nie miałem z nim szans. Owszem, no dobra, jedną postacią to było bardzo łatwe, ale poza tym to nie byłem zbytnio przygotowany nigdy na starcie z tym oponentem. Przynajmniej na tym etapie, potem oczywiście wracałem i dostawał za swoje czy coś. Oczywiście, jeśli nikt nie wie, o kogo chodzi, mam na myśli trolla, którego tam się spotyka. Universität, czy jakoś tak, piękna wioska. Malutka, ale nie, żeby nie było jakąś tak... dosyć poważnie lubię. I swoją drogą jeszcze można od razu wywnioskować, należy do cesarskich. Siwobrodzi wezwali smocze dziecię do wysokiego Hrodgaru. Coś takiego nie zdarzyło się od... by nie było łatwo poznać, kto, powiedzmy, należy do kogo. Po strażnikach. Na 7000 stopni, Klimek? Nie dziś. Nie jestem gotowy na wspinaczkę na wysoki Hrodgar. Ścieżka nie jest bezpieczna. Czy siwobrodzi nie wyczekują dostawy zaopatrzenia? Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Jeszcze nie wpuszczono mnie do klasztoru. Może kiedyś. No dobra. Przechodzisz tędy w drodze do wysokiego Hrodgaru? Sam... w większości żywność jak suszone ryby i solone mięso. No wiesz, rzeczy, które długo zachowują świeżość. Siwobrodzi nie wychodzą zbyt często, jeśli wiesz, co mam na myśli. Cóż, to swego rodzaju porozumienie między nami. To znaczy, czułbym się źle, gdybym miał brać od nich pieniądze za odrobinę zakonserwowanego pożywienia. Problem w tym, że moje nogi to już nie to samo, co kiedyś. I wspinaczka po 7000 stopni jest wyraźnie odczuwalna. Naprawdę? To byłoby miłe z twojej strony. Proszę, weź ten worek z zapasami. Na szczycie schodów znajdziesz skrzynię na dary. Po prostu włóż worek do środka i zrobione. Okej. Uważaj tam na siebie. No, więc ogólnie mówiąc, jeśli strażnik jest nazwany właśnie, dajmy to strażnik Iverstead czy coś, czy Iverstead, nie wiem, mniejsza zresztą o to, no ale jest nazwany strażnikiem jakiegoś tam terenu czy cokolwiek, oznacza to tylko tyle, że jest to strażnik należący do frakcji cesarskich. Natomiast jeśli jest to po prostu żołnierz gromowładnych, czy strażnik gromowładnych, no to już oczywiste. Co drogą nie będę tego czytał. Ale będę starał się wyzbierać wszystkie tabliczki, żebyście wy mogli sobie przeczytać, jeśli chcecie. No, ale dla mnie główny cel będzie sama w sobie wspinaczka. Okej, okay, wilk. I zobaczymy, co się tutaj stanie. Dobra. Mamy duszyczkę. Łabaczek zadowolony. To w sumie największe, co zostało do zrobienia nam, to w sumie będzie jak nic pozyskać, pozyskać 100% w destrukcji, żeby już kryształ dusz nie był aż tak potrzebny. Ewentualnie potężne zaklinanie, żeby łabaczek
Więc zastrzał wszystko, co trafi od razu. No i oczywiście dobre pancerze też nie pogardza, ale no. Kogo ja kłamuję, nawet bez dobrych pancerzy jakoś sobie poradzę. W szczególności, że mam przynajmniej pewne obrażenie przeciwko smokom. Nie duże, no ale pewne. I w sumie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wątek główny może zakończymy nawet już w przeciągu kilku następnych epizodów. Chociaż mogłoby tak być, gdybym, no powiedzmy sobie szczerze, nie pokazywał wam chodzenia, jak teraz na przykład, inne rzeczy. Ale no ja jestem z tych, co to wolą pokazywać wszystko, więc miejmy nadzieję, że w przeciągu najbliższych 20, czy tak to nazwę, uda się wykonać wątek główny. Poboczniaki i inne takie kwestie, to powiem szczerze, nie na tą postać. No okej, może jeszcze Akademia Magów, ale nie sądzę, że to był dobry pomysł. Może kiedyś wam też właśnie pokażę resztę. Jeśli będziemy podchodzić do Skyrima, powiedzmy na najwyższym poziomie trudności. No ale normalną postacią to prędzej na jakichś live'ach czy coś niż tutaj teraz. Chociaż kto wie, może to będzie też właśnie jakiś normalniejszy Skyrim właśnie. Oczywiście bym też pokazywał po części to, co się tutaj dzieje na zasadzie. No nie byłoby tak, żebym wycinał wszystkie podróże. Wycinałbym wszystkie walki. Owszem, no byłyby rzeczy, które bym nie pokazywał, jako że już były w sumie. No ale dajmy na to, właśnie spotkanie na wysokim Hrodgarze by nie było pokazane. Czy tam, powiedzmy, wybiłem. Super. No właśnie misję wątku głównego, ale na przykład walka ze smokami czy coś, może by były, czy jakieś inne rzeczy. Ale dobra, wiecie co, jeszcze może nie będę rozmyślał na ten temat zbytnio, bo i tak jeszcze zanim w ogóle ukończę tego Skyrima, to ej, minie sporo czasu. Lidia się zgubiła. Dobra, mamy trzecią kapliczkę. Łabodżak dalej w pełni prawie naładowany. Dobra, idziemy. Zobaczmy, co dalej mamy. To jeszcze nie jest ten zabójczy moment. Jeszcze nie czas na spotkanie z trolem, który mnie zamorduje tak po prostu. Już za chwilę, ale jeszcze nie teraz. O, Lidia wróciła. I w sumie, tak szczerze powiedziawszy, mogłem sobie przygotować lepsze wyposażenie. No, nie pomyślałem o tym. Żeby chociażby spróbować wykupić i zdobyć czy cokolwiek, jakiś tam kompletny pancerz stalowy. No cóż, ważne, że przynajmniej mam tą koszulę. Bo buty, hełm i rękawice to już inna sprawa. Dobra, no i pora się spotkać z przeznaczeniem już za chwilę. Bo nie będę ukrywał, teren kojarzę. I zaraz właśnie spotkamy mojego oprawcę. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki Hrodgar. Dzięki za informację. Też wilki to nie jest największy problem. Największy problem czeka tam, jeśli się nie mylę. Nazywa się on troll śnieżny, czy jakoś tak? Łatwo to nie będzie. Ale mam nadzieję, że po prostu moc Słabożaka pomoże mi zmienić go w słodką bułkę, czy coś. Ja. Dokładnie w tym kanionie mieszka ten zabójczy troll. Widzicie? No. Bez szansy na trafienie ognia nie mogę go pokonać. Może Lidia by mogła mi pomóc, czy coś, nie wiem. Właśnie, w sumie. Wciąż tu jestem. Będę dźwigać twoje ciężary. Właśnie, może warto byłoby spróbować właśnie przekazać, dajmy na to, postur iskier. Zobaczymy, czy będzie go używać. Przodem, ja za to... Proszę, używa. Może jest jeszcze do nas nadzieja w takim wypadku. Nie. Widzicie. Wy to widzicie, prawda? Lidia leży.
Okej, dobrze. Chciałem powiedzieć, że nie ma szans. No nie dostałem niestety duszy z trolla, bo zbyt wcześnie rzuciłem pułapkę, ale patrzcie, no. Mówiłem, że moc łamaczaka jeszcze może nam pomóc przezwyciężyć trolla. Nieźle. Okej. No, dobra. Żeby nie było, dzisiaj nie odwiedzimy też samych w sobie siwowłosych. Dzisiaj... Znaczy, siwowłosych, siwobrodych. Dzisiaj tylko zawędrujemy po tych klasztor, rozumiecie? Staram się odcinki trzymać nie za długie. Max pół godzina. No w sumie dzisiejszy cały spełz na tym, że naprawiliśmy gwiazdę. No i... w sumie na tym, że idziemy teraz do... takiego Hrodgaru. Kolejna tabliczka, mam nadzieję, że... tak, kliknęłem, może za krótko, ale ważne, że chociaż kliknęłem w ogóle. I kolejna. I zaraz będzie znowu kolejna. Dobra. I w sumie mogę powiedzieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej. Zaraz właśnie dojdziemy do klasztoru siwobrodych. Powiem wam szczerze, spodziewałem się, że to wszystko pójdzie tak łatwo. I w ogóle pamiętam jeszcze taką ciekawostkę. Nie pamiętam ile konkretnie, ale ktoś liczył, ile jest tutaj schodów. I nie ma tu 7000. Nie wiem, no wiecie, 7000 stopni to myślę, mi się wydaje, że to chodziło im o schody, ale nie mam tych właśnie tego typu łącznie 7000 schodków w górę. Chyba, że 7000 to chodzi o to, że po prostu łącznie z tych cegieł schodowych. Pominęłem jakieś kaplice? Nie, niemożliwe. 9. Faktycznie 8 pominęłem. Ej, no trudno. Kiedyś się może go jeszcze nawiedzi. Dobra. W takim wypadku, no to jesteśmy. Wielki, piękny klasztor siwowłosych, czy siwobrodych. Bo to byli siwobrodzi, znowu się popętałem, no ale ogólnie na wysokim Hrodgarze. Trochę roślinek, ale to niepotrzebne. Więc raczej się nie obrażam, jeśli wezmę te roślinki. No, natomiast do kufra pora wsadzić im dar, który mam dla nich. Na tym w sumie zakończymy dzisiejszą przygodę, tak więc dziękuję wam za obecność. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!